miejsca się zrobiło, to teraz można trenować na podwórku. Miacz. Wszystkie momenty są minutowe. Nie róbcie tego w domu. Mały. Mały, chodź tutaj, bo wlecisz kurwa w niego. No nie, zaraz będzie. Po psie. Już po psie. Po psie już, po psie, no nie? Bez podparcia. Bez gazu. Chujowa. O, ha, ha. No i pokazał. Oj, zryłeś. Chcesz próbować? To nie wiem, jak. Ręce nie bolą. No i? Bijesz jedynkę, przytrzymujesz motor na nodze na chwileczkę, żeby ci poderwało i... Ale kurwa dziwnie, ja pierdolę. Ale mówisz, deczko gazu i rób piona. Dajesz, Stefan, dajesz. Jest o wiele łatwiej niż MRF-em, bo jest cięższy przód. Tak kurwa, klamkę tak ciężko trzeba wcisnąć, zapierdolę. Którą? Nie wiem, palce nie da. Da się! Uważaj, za duża moc. Nie za duża. Porwie cię. Dziwnie mi się jeździ. Jeździłeś przecież na tym. Siadnij se bardziej z tyłu, Siadnij se na błotniku prawie. Wiem, ale... nie. Wiem, ale nie. Kurczę. Jest tak zrobione, że jak ci się sprzęgło, żeby ci się palce zmieściły pod klamką. Ja pierdzie. Kurwa, bardziej pany klapek. Jeszcze abyś przygazował to. Nie, mam trzymałem już palca na ostrzynce. Nie było. Było. Prawie, ale nie było. Pokaż mi to. Ja ci pokażę 360. I w drzewo. Ostatni raz. Ostatni raz ostatniego razu. Czekaj, muszę znaleźć lód. Tylko tak zrób prawie w miejscu, wiesz, żeby nie za jak najmniejszy okrąg. Tak to nie. To nie, co ty? To się nie liczyło. Nie możesz stanąć tak. O, to trochę lepiej, ale... Kurwa, już komary latają. Zrób 525.
Dawno nie jechałem na pitbike, bo tak dziwnie mi się jedzie, jak nie wiem co. Pasowałoby to podregulować.
tylko. A? Dwójka. Szybkość zapierdala, trójka, ja to dwójka i delikatna. Dwójka to była! A tak ktoś zapierdalał, że... A powoli też się daje jechać, tylko że strasznie się szarpie, kurde. Nie odpuścisz tego sprzęgu, tego hamulca. Czemuś nie odpuścił tego hamulca? Odpuściłem! Trzymałeś do końca, ale na nagraniu się zobaczysz. A to już byłeś za bardzo, ale już widziałem, że już przechylacie, to powinien odpuścić hamulec. A, zrył komuś pole. Ale będę się trzymać. Nie zatrzyma się. Cały czas na hamulcu. Panie, kurwa. Chyba jechał 180 na godzinę. To jest cwan. Jak ja to mam nagrywać? No ja tego nie rozumiem. Jak chcesz, żebym to nagrał, to kurwa przed kamerą albo na... Tam na środku, bo ty już chują od wielu. To się mówi, a nie, że ja będę leciał za tobą. Tam dalej, gdzie ja stałem. Normalnie, kurde, zero instynktu do nagrywania. Zero. Mam nadzieję, że mnie nie przejedzie. Miało być. Coś tam lepi. O, to ładnie. Spanikował, wziął nogi, ale jeszcze. No i pojechał kawałek. Automatycznie lepiej. No to jest to, że za nisko podnosi na koło. No i... Tak, chwilę przerwą i już mnie ręka boli, kurwa, od dodawania gazu, kurwa, i nie mogę już tak... Ja pierdę. Dobra, teraz powiem, dlaczego nie jeździmy enduro. I dlaczego jeździmy tutaj? Mianowicie dlatego, że sezon na borówki i na grzyby
i dużo osób jest po lesie, no i ja na przykład no, nie chcę jeździć po lesie, bo można trafić na jakiegoś mohera, któremu się to nie spodoba. No i dlatego sobie tak ćwiczymy i bardziej są takie filmiki u mnie na podwórku i z garażu. No, za niedługo się sezon naborówki skończy, więc w lasach powinno być mniej ludzi, no, ale tak jak my na przykład jechali tutaj, no to już było sporo osób. No. Dobra, chwileczkę przerwy, niech sprzęty ostygną i trzeba będzie potrenować dalej. Nie, bo mi się zablokowała noga w tym, między to a to. Nie mogę jej wziąć. No i co, no i była gleba, no i nie ma, jak to mówią, nie ma co płakać, trzeba jechać dalej i próbować. I od razu jadę na hamulcu cały czas, nie? O, pali się. Ej, olej ci kapie. Ej, może nie, no kurwa. Jak ci się ma zapalić, no to wiesz. Spod dekielka ci kapie olej lekko. Co? To z boku mam jeszcze, no dobra, ja. No i kurwa, już się chyba chytało, bo się zaczęło tak kopcić. No, nie ma co bawić. Zjedźmy tam na kamienie ewentualnie, żeby jak się ma zapalić. Bo jest... Jest, no kurwa, jak się ma zahajcić, to mi kurwa cała łąka się wszystko spali w piździe. No kurwa, no dotknę hamulca, już jest o! Jest żyleta. Właśnie to jest chujowo, muszę ten... Albo przestawię se na dziurce tutaj z tyłu. To wtedy będę miał większy skok pompki, nie? Bo tak to dotknę hamulec, już jest żyleta, kurwa. Jest plus i minus tego, no kurwa. Dobra, jedziemy powoli. 3, 2, 1, go!